Jesteśmy w Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie. W ramach projektu CEPT stworzyliśmy Centrum Badania Struktury i Funkcji Białek. A to centrum składa się z 6 stanowisk badawczych. Te 6 stanowisk to różnego rodzaju możliwości badania zarówno struktury, konformacji, ilości badanych przez nas obiektów, w szczególności białek, ale nie tylko, również kwasów nukleinowych. Zakupiona aparatura w ramach CEPT umożliwiła nam z jednej strony stworzenie nowych stanowisk badawczych i takim przykładem jest stanowisko do badania struktury białek metodami krystalografii lub badania kompleksów białkowych metodą wirowania, czy też inne aparaty, które umożliwiły nam stworzenie stanowisk o znacznie większych możliwościach badawczych niż te, które mieliśmy przed zakupem aparatury w ramach CEPT. To stanowisko do badania kompleksów białkowych metodą krystalografii i to stanowisko jest wykorzystywane przez co najmniej 2, a właściwie 3 laboratoria w naszym instytucie, ale również mamy bardzo wielu chętnych, którzy korzystają z tego aparatu, przynoszą swoje własne preparaty badawcze. Drugie stanowisko badawcze to stanowisko umożliwiające sprawdzenie, czy analizowane przez nas białko jest w postaci pojedynczej cząsteczki, czyli monomeru, czy też, że tworzy różnego rodzaju kompleksy, na przykład dimery czy tetramery. Jeśli badamy interakcje między dwoma różnymi białkami, to możemy zobaczyć po pierwsze przy pomocy wirowania analitycznego na tym stanowisku, czy ten kompleks rzeczywiście powstaje i czy to jest kompleks złożony z cząsteczki A i B, czy też może z dwóch cząsteczek A i dwóch cząsteczek B. Może to się wydawać nieistotne, ale dla tych, którzy chcą opracować bioinformatycznie związki chemiczne, które mogą później oddziaływać z takim kompleksem, jest to istotne, bo inne wtedy powierzchnie białka są dostępne dla takich potencjalnych nowych związków chemicznych. A dlaczego to jest istotne w aspekcie innowacyjnej gospodarki? Dlatego, że dzięki temu możemy planować stworzenie nowych związków chemicznych, które oddziałują z wybranymi przez nas białkami, identyfikowanymi jako potencjalne cele dla terapii i stwierdzić, jakie to powinny być związki chemiczne, do czego dopasowane w danej strukturze białka i na tej podstawie zrezygnować ze żmudnej, dawnej procedury przeszukiwania tysięcy bibliotek, tysięcy związków chemicznych i sprawdzenia, który z nich oddziałuje z danym białkiem. W przeciwieństwie do tego możemy stworzyć związek chemiczny, syntetyzować taki związek chemiczny, który będzie od razu pasował do określonego białka i albo hamował jego aktywność, jeśli nadmiar tej aktywności jest patologiczny, lub zwiększał jego aktywność, jeśli niedomiar tej aktywności jest powodem choroby. Trzecie stanowisko badawcze to stanowisko umożliwiające nam analizę przede wszystkim modyfikacji białkowych oraz modyfikacji kwasu ribonukleinowego. Nasze aparaty są dedykowane do bardzo specjalistycznych zadań, takich jak właśnie analiza modyfikacji tych dwóch typów cząsteczek, białka i kwasów nukleinowych. Dzięki tej wyrafinowanej aparaturze możemy rozbudować współpracę naukową z różnymi ośrodkami akademickimi oraz różnego rodzaju firmami. Ponadto rozwijamy współpracę z różnymi ośrodkami zagranicznymi, na przykład z Uniwersytetem w Cagliari na temat badania fotosyntetycznego systemu 2, a również współpracujemy z Uniwersytetem w Cardiff na temat proteasomu drugiego w bakteriach. Współpracujemy z kolegami z Instytutu Biologii Molekularnej i Genetyki w Kijowie, którzy albo przysyłają nam swoje próbki białek, albo przyjeżdżają z tymi próbkami młodzi naukowcy z Ukrainy, którzy wspólnie z naszymi ekspertami analizują te próby. Bez dobrych badań podstawowych, które rozwijamy, które możemy rozwijać właśnie dzięki tej wyrafinowanej aparaturze, nie będzie aplikacji, nie będzie autentycznych osiągnięć aplikacyjnych w medycynie i w biotechnologii. W tej chwili nasi koledzy nauczyli się w pełni wykorzystywać tę aparaturę,
i mogą nie tylko wspierać nasze grupy badawcze w Instytucie, ale również są do dyspozycji innych kolegów z innych ośrodków badawczych oraz, co jest już realizowane w praktyce, są dostępni dla różnych firm. Zgłaszają się do nas przedstawiciele firm z konkretnymi projektami i my jesteśmy w stanie te projekty zrealizować właśnie dzięki aparaturze zakupionej w ramach projektu CEPT.